Na kongres to można i z tej strony. Trasą łazienkowską. Proszę Państwa, co to będzie kręciło? Do Torwaru, do Legii, stadion Legii. No bo wieczorem słoiki to będą chodziły, wiecie Państwo. Na wernisażu, na imprezę, na żarcie. A świadkowie Jehowy to będą tylko po starówce ci, jeśli są przyjezdni, prawda? Jeśli są jako goście nie tutejsi, to będą po starówce, tam gdzie chłodniej, tam gdzie zimniej i już nic jeść nie będą. No bo słoiki, tak jak mówię, będą latały. A to do Arkad Kubickiego, proszę Państwa, a to tu, a to tam. Te słoiki są wszędzie. No, no to są moferowi. Mydło i powidło. Także wkładać proszę do słoików. No jest, macie szansę. Jeszcze, jeszcze. No, proszę Państwa, przerwa i po przerwie ciąg dalszy do 16.55. Zapraszamy, jutro sobota, pojutrze niedziela. Zapraszamy wszystkich, wiecie Państwa, ja rozumiem, że słoików to nie namówisz, proszę Państwa, do poznania prawdy. Ja to się szybko dałam namówić, jak co mądre, co od Pana Boga, co logiczne, co inteligentne, to ja się szybko, jako Elżbieta, dałam namówić. No a te moherowy, te anity, te dziadówy, te orłowy, to wszystko, co Państwo widzą w Arkadach, stoją niezadowoleni, no bo wczoraj, proszę Państwa, ziemiaństwo. Przyjechała pani doktor z Poznania, no młoda dziewczyna, ale Państwo tam podszeptywanie słyszą, że to jest poprawianie akcentów, jak ona źle mówi. No pani doktor, żeby tak mówiła po polsku, z takimi błędami oczywistymi, jeszcze się ciągną te błędy ze szkoły podstawowej i ona już nigdy ponad ten poziom się nie wzniosła szkoły podstawowej. No takie błędy. Państwo tam słyszą w audycjach radia naszego, to ten Eurokuncika Ekstra. Tu macie Państwo w ramach Mydła i Powidła nawet koncert na gitarę. Zapraszamy, inwersant jak radna. Katolicka Polska, Praga, tam z Pragi. Słoiki. Nawet mi powiedziała jakaś listonoszka. Aha, Jacek Listkowski, mój najmilszy kolega. Co jego matka uciekła do Szwecji, do mojego kraju, bo przecież ja, Langström, pochodzę ze Szwecji. I Jacek Listkowski mówi, słoiki nas wygryzły. Ja mówię, słuchaj Jacek, ale wiesz, teraz tak ludzie biedni są, nie mogą znaleźć pracy, to więc tym moherowym jest najciężej, no bo świadkowie Jehowy to żyją Słowem Bożym, Biblią. Dzisiaj wieczorem to będą biegać albo gdzieś po Parku Skaryszewskim, po starówce szukając cienia i już nic nie będą jedni, bo jak tak cały dzień się siedzi na takim stadionie, gdzie upał, no natomiast tylko słoiki będą po imprezach latały, a to do Arkad Kubickiego, a to na wernisaże, słoiki, no i te dziadówy wszelkie, a to do pałacu namiestnikowskiego, a tutaj taka impreza, a tutaj taka impreza, no bo wiecie Państwo, słoiki, no, niedojedzone, niedopite, ciągle im coś jest nie takie. Także dzisiaj mamy już, proszę Państwa, 3 lipca, tak jak zapowiadałam, jest kongres Świadków Jehowy na Legii. Zapraszamy od rana, od 9.55, oczywiście, że jak ktoś tak chciał być, no to musiał sobie miejsce zająć. Chociaż tam miejsce to myślę, że się znajdzie zawsze dla jednej osoby. Gorzej z rodzinami, no bo to przecież rodziny przychodzą świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Natomiast po wernisażach, po tych imprezach to chodzi. No to ateiści, czyli tak, albo Żydki, albo katolicy. Nie ma tu w Warszawie prawosławia, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików. Mormoni to uciekli do USA, a ewangelicy mają zły czas, gdy Biblia pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina w śmietniku ląduje.